z tej strony Leszek, a ty słuchasz właśnie podcastu Dobra Zmiana. Miejsca, w którym zmieniamy się na lepsze, z uwzględnieniem oczywiście współczesnej psychologii, współczesnych idei. Jestem oczywiście prowadzącym kanał Przeciętny Człowiek w Świecie Nieprzeciętnych Idei na YouTubie i niektórzy z was mogą znać mnie tylko jako głos animacji. No a teraz możemy połączyć, przynajmniej tu na YouTubie, wizję i audio. No i oczywiście podcastu możesz posłuchać na wszystkich platformach podcastowych typu Spotify, iTunes i tak dalej, więc możesz wyszukać dobrą zmianę właśnie na tych, na tych platformach. Zmieniliśmy trochę format. Od 23 odcinka podcastu robimy odcinki od 10 do 30 minut poświęcone jednej konkretnej idei. Dzisiaj będziemy mówić o pozytywnych przekonaniach. O tym, jakie pozytywne przekonania powinniśmy mieć, dobrze by było, żebyśmy mieli, no i które pomogłyby nam usprawnić i polepszyć nasze życie, sprawić, że będziemy żyć po prostu znacznie, znacznie lepiej. Zapraszam. Oczywiście, wstępniak nie byłby wstępniakiem, gdybym nie zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dla widzów, którzy oglądają to na YouTube, link będzie w opisie. Dla osób, które słuchają tego na platformach podcastowych, możecie wejść na YouTube'a i kliknąć w ten konkretny, bardzo konkretny link. Jest to link do naszego kursu Pożegnaj prokrastynację. To jest taki kurs startowy, kiedy nie możesz już odwlekać, a odwlekasz ciągle, kiedy wiesz co masz robić, a mimo to dalej odwlekasz, to jest, takie, to jest taki paradoks odwlekania, to ten kurs na pewno będzie dla Ciebie przydatny. Razem z kursem jest dożywotni dostęp do specjalnej grupy facebookowej, gdzie realizujemy masę dodatkowych materiałów, oczywiście możliwość konsultacji, konsultacji ze mną, no i oczywiście jeszcze do tego masa dodatkowych materiałów typu webinary, zapisy naszych webinarów. Z różnych tematów, choćby mistrzostwo sprzedaży czy asertywność. Więc serdecznie zapraszam do skorzystania z tego kursu. Dlaczego z tego linku? Akurat konkretnego: Bo pod nim jest czasowa, ale bardzo fajna promocja, którą, z której możesz skorzystać. Pod innymi linkami tej promocji nie znajdziesz. Dobra, chodźmy do tych pozytywnych przekonań, jakie, jakie powinniśmy, fajnie by było, żebyśmy mieli, dobrze by było, żebyśmy mieli. I teraz bardzo często jest tak u mnie na kanale, kiedy realizuję na przykład materiał związany z introwertyzmem albo z depresją albo związany w ogóle z jakimiś trudnościami, problemami w życiu, że pojawiają się komentarze, gdzie dosłownie jak, jak w tym nowym filmie Jokera ludzie piszą, że mają tylko złe myśli, tylko złe rzeczy się im dzieją w życiu tylko. Złe przekonania, tylko źle zostali wychowani, tylko zostali zepsuci na jakimś etapie, a coś się stało, no i oczywiście wszystko teraz, co dzieje się w ich życiu, jest złe. To nie jest prawda. Na zasadzie nie ma jednowymiarowych ludzi, natomiast są bardzo często jednowymiarowe narracje, które te, ludzi, które te osoby o sobie. O sobie narzucają, bo w zasadzie możemy powiedzieć, że narracje na własny temat i przekonania na własny temat sami sobie potrafimy y, bardzo y, niefajnie często narzucić. Y, czasem nawet ta narracja, bo mówimy o jednym spektrum, czyli mówimy o narracji super negatywnej, ale jest też narracja hiperoptymistyczna, że nic ze mną jest nie tak, że wszystko jest super, że jestem niezniszczalny jak to w tym rapowym starym hicie jestem Bogiem, prawda? I taką narrację też możemy sobie narzucić, no i oczywiście rzeczywistość szybciej weryfikuje tą pozytywną narrację, tą negatywną narrację, tą zamkniętą w sobie rzeczywistość, otoczenie ma dużą trudność do weryfikacji, dlatego, że to jest coś, co opowiadamy sobie i według tych przekonań może nie tyle żyjemy, ale te przekonania one w jakiś sposób nas nakierowują. W każdym razie chciałbym się odnieść zarówno do tych negatywnych, jak i do tych super pozytywnych yy, przekonań. A dlaczego dzisiaj mówię w ogóle o pozytywnych przekonaniach? Pozytywne w tym sensie, że one nie są takie hura szczęśliwe, hura optymistyczne, tylko pozytywne. To znaczy to są takie przekonania, które wynoszą coś yy, dobrego do yy, twojego życia i yy, często one są też pewnym wyzwaniem. A dlatego warto, sobie, warto spojrzeć w ogóle na te, wyzwa, na te przekonania jako wyzwanie, które możesz, e, możesz, że tak powiem, sobie postawić. Dobra, to chodzimy. Pierwsze pozytywne przekonanie. Jestem w stanie utrzymać dany kierunek, czyli mam samokontrolę. I teraz y, to jest przede wszystkim, pomimo przeszkód, robię to, co służy moim długoterminowym celom. Długoterminowe cele bardzo często stoją w sprzeczności z krótkoterminowymi celami, nazwałbym to pragnieniami. Bardzo często jest tak, że my mówimy o długoterminowych celach i krótkoterminowych i najczęściej jest tak, że nie rozumiemy do końca, co to znaczy mieć krótkoterminowy cel. Niestety. Krótkoterminowy cel z takiej swojej. Prostej definicji jest tylko częścią składową długoterminowego celu. Czyli jeśli nie masz długoterminowego celu, to prawdopodobnie też nie masz krótkoterminowych celów. Koniec, kropka. Natomiast y, większość osób, myśląc i mówiąc krótkoterminowy cel, y, mam na myśli przede wszystkim krótkoterminowe pragnienie. I teraz y, jestem w stanie utrzymać kierunek, to znaczy, że ja mam takie podejście. I to wiele osób, wiele osób już, zarówno w kursie, jak i, jak i poza kursem, sobie tą myśl, myślę, zakodowało: choćby skały srały, ja sobie pewną rzecz w swoim życiu ustaliłem i ją będę robił. Choćby nie wiadomo, ile było przeszkód, coś będę robił. Akurat to bardzo często podaję w kontekście biznesowym, czy też w kontekście działalności, w kontekście tego, co się robi w swoim życiu. Ja mam na przykład takie, e, taką zasadę, choćby skały srały, dwie animacje w tygodniu, koniec, kropka. No i na kanał wchodzą, od bardzo długiego czasu wchodzą dwie animacje w tygodniu, Będzie jak 20, czwartek 20. Czasem jest wtorek 20, czasem są jakieś drobne przesunięcia, bardzo rzadko, ale zasadniczo choćby skały srały leci jedna, lecą dwie animacje. I to jest, to jest taka żelazna zasada i tych żelaznych zasad można mieć wiele. Druga rzecz to jest właśnie unikanie pokusy szybkiej gratyfikacji. To jest bardzo ciężkie, żeby nauczyć się czegoś takiego jak odroczona gratyfikacja, czyli to, że nagroda przyjdzie po roku dwóch, trzech dziesięciu. Ja też mam z tym wiele problemów. Nasz umysł nie jest przyzwyczajony do tego, nasz umysł szuka szybkich, lekkich przyjemności. Natomiast to, to przekonanie, że jestem w stanie utrzymać kierunek samokontrolowy z pierwszym, jest jednym z najważniejszych, pozytywnych przekonań. No i unikanie pokus to to jest, to jest jasne, jakby część składowa tego przekonania. Drugie przekonanie. Mogę robić rzeczy, których akurat nie chce mi się robić. O, to jest po prostu y, koszmar każdego y, prokrastynatora, osoby, która odkłada wszystko na później. Nie chce mi się tego robić, zrobię to jutro. Bardzo często jest tak, że rzeczy, których nie chcemy robić, one na początku wywołują ból, dysonans. Nieprzyjemność. Ale bardzo często jest tak, że za tą powierzchownym oporem materii, który chcemy przebić, kryje się przyjemność. Bo rzeczy, które z reguły powinniśmy zrobić, mamy do zrobienia, są angażujące. I teraz jest ten taki: to nie jest dysonans, to jest de facto takie zestawienie. Mamy ten początek, to jest kalibrowanie. Początek robienia rzeczy to jest kalibrowanie własnych zmysłów, własnego, własnego skupienia do tego, co mamy zrobić. I tak to musisz potraktować. Czyli jeśli potrzebujesz coś zrobić i, yy, i akurat bardzo ci się tego nie chce, to jak gdy zaczniesz to robić, będzie nieprzyjemnie, potraktuj tą nieprzyjemność jako kalibrowanie własnego skupienia, własnego organizmu, własnego mózgu do tego, żeby kontynuować to działanie. Gdy już będziesz właściwie skalibrowany, a to prawie zawsze na, nastąpi. Zyskasz odpowiedni poziom skupienia, i robienie nieprzyjemnych rzeczy. Nagle wcale nie będzie nieprzyjemne, będzie po prostu zwykłą, zwykłą realizacją. Będzie po prostu przyjemne. Więc po czasie, wraz z biegiem czynności, niechęć zmienia się w satysfakcję. I teraz jest jeszcze druga część składowa tego, tego całego tego całego punktu, że mogę robić rzeczy, których akurat nie chce mi się robić. Jeśli chcesz zrobić coś większego w życiu, swoją własną działalność założyć, zorganizować inicjatywę, nie wiem konferencję, wydarzenie, jakiś fajny, fajny naprawdę event, zawsze będziesz musiał zrobić coś, czego nie chcesz i to nie chcesz bardzo, 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 bardzo mocno. Jeśli decydujesz się na własną działalność, no to będziesz musiał na przykład wykonać te telefony do klientów. E, maile ofertowe, będziesz musiał zaangażować się w jakąś formę marketingu, w jakąś formę promowania swojej działalności, swojej osoby. Będziesz musiał robić coś, co najlepiej jeszcze wyróżni cię spośród całej konkurencji. I może to być dla ciebie nieprzyjemne. To jest, to jest najbardziej klasyczny przykład. I to, to jest coś, czego nie chcesz. Wolałbyś to zostawić komuś, no ale nie stać się na zatrudnienie. Handlowca firmy, która zorganizuje ci promocję, etc. I, i, i to jest właśnie ten Rzecz zawsze będzie do zrobienia coś, czego nie robisz, ale gdy już zaczniesz to robić, przełamiesz ten pierwotny opór, skalibrujesz się do danego zadania, to będziesz je mógł robić z przyjemnością. Trzecia y, bardzo ważna zasada, trzecie bardzo pozytywne, ważne m, przekonanie. Potrafię dostosować się do zasad gry, w którą gram. Co mam na myśli? No, jeśli Znowu pójdziemy sobie w ten rejon prowadzenia własnej działalności, czy pójdziemy sobie w rejon um, utrzymywania jakichś konkretnych relacji w danym środowisku, na przykład w środowisku studenckim, na przykład w, w miejscu pracy, y, na przykład budowanie społeczności w jakimś klubie i tak dalej. To każde z tych miejsc ma jakieś tam określone swoje zasady społeczne, zasady związane z relacjami, z rozwiązywaniem konfliktów. Czasem tych zasad nie ma, no nie, czasem, czasem pewne rzeczy trzeba byłoby wręcz narzucić danej społeczności, ale zasady gry, w, w którą przyjdzie nam grać w tym, w tym kontekście, nawet jeśli ktoś, ktoś taki jest trochę skalkulowany, może potraktować jako grę relacje z partnerem, z, z mężem czy żoną, nawet jako takie, nie mówię tutaj o... Słowo podchody nie jest tutaj zbyt eleganckim słowem, ale często jest tak, że partnerzy się mierzą. Na zasadzie kalibrują właśnie na ile sobie mogą pozwolić w danej, w danej sprzeczce, w danej kłótni, w danej, w danej sytuacji. I kalibrują się czasem w sposób taki niebezpośredni. I to, to... O długo o tym mówić, o tego typu niuansach związanych z relacjami, no, ale myślę, że każdy, kto jest z długoletnim związku, doskonale zrozumie, co to znaczy kalibrować się w kłótni, czyli na zasadzie szukać, niektórzy się kalibrują w sposób negatywny, czyli jak bardzo mogę dopierniczyć partnerowi i on nadal mi nie odpowie negatywnie, no nie, niektórzy tak się kalibrują, ale chodzi mi raczej o coś bardziej pozytywnego, natomiast o jaką, o jakie wyszukanie i znalezienie zasad gry mi chodzi. Musisz znaleźć, po pierwsze, musisz znaleźć w tej grze i rzeczy, które mogą pójść nie tak. Związane z tymi twoi, z twoimi przywarami, z twoimi cechami wadami, zaletami, i tak dalej. Rzeczy, które mogą w grze po prostu wyjść nie tak. I przygotować się na to, że może coś później tak, czyli znaleźć też w tej grze punkty wyjścia, punkty, punkty zaczepienia, żeby nie wypaść z gry od razu, gdy coś, coś pójdzie nie tak. Dwa, jeśli jestem w grze, no to muszę wiedzieć, w jaki sposób się zaadaptować do konkretnych nowych warunków i zastanych sytuacji. I tu w myśl takiego właściwie rozumianego pojęcia tego, jak, jak wygląda teoria ewolucji i darwinizm społeczny, oczywiście mówi się o tym darwinizmie społecznym w bardzo prymitywny sposób, ci, którzy się najlepiej adaptują do danej nowej sytuacji, są najsprawniejsi i najlepiej sobie poradzą w danej rzeczywistości. Nie mówię, że przetrwają, bo oczywiście możemy pobrnąć w jakąś tam biologiczną analogię, ale chodzi mi o takie bardziej społeczne, społeczne zrozumienie tego, jak, jak te mechanizmy działają. Ważniejsza jest adaptacja niż siła przebicia. Yy. I kolejna rzecz w danej grze. Naiwność, unoszenie się dumą i arogancją w danym środowisku, w danym, w danym miejscu, w którym się znajdujemy. Może nas zaprowadzić bardzo szybko na manowce, i to już nawet nie chodzi o to, że ludzie będą nas nie lubić. Nie, nie wszyscy muszą nas lubić w danej społeczności, ale chodzi o to, że ignorowanie pewnych kluczowych zasad w danej społeczności yy, to nie jest takie buntownicze pójście pod prąd, tylko działanie często na szkodę samemu sobie. Czyli to jest, czyli nadal omijaj yy, przeszkody, ale nie trzymaj się ślepo wyznaczonego kursu. I są te trzy składowe, Dlatego, że potrafisz dostosować się do zasad gry, to, była ta trzecie, to było trzecie pozytywne przekonanie. Czwarte pozytywne przekonanie. Inne osoby zasługują, żeby traktować ich z szacunkiem. I teraz, co to znaczy z szacunkiem? Po pierwsze, taka podstawowa zada: jeśli zło jest złem, to odpłacając pięknym za nadobna, również będziesz tym złem. I to zwróćcie uwagę, że yy, w momencie, gdy ktoś nam jest nie w porządku w stosunku do nas, jeśli mu dowalimy, brzydko mówiąc, no to może odniesiemy krótkoterminowe zwycięstwo, czyli na zasadzie zaspokoimy nasze pragnienie, ale w długim terminie odnosimy porażkę. To znaczy, pamiętaj zawsze, że inni ludzie patrzą. I wiele w twoim życiu zależy od nastawienia do ciebie innych ludzi. I w momencie, gdy ty pokażesz, że jesteś tak samo nisko jak osoby, które, które czynią jakieś złe rzeczy, no to w tym momencie jesteś na przegranej pozycji. Jakby pozycjonujesz się w tym miejscu nieprzyjemnym, z którym nikt nie chce mieć do czynienia. Więc to, żeby traktować innych z szacunkiem, to nie znaczy, że masz być za każdym razem miły i uprzejmy i tak dalej. Nie. Szacunek też czasem oznacza odejść i nie mówić nic, jakby przemilczeć, zostawić. Yy olać wręcz, 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 powiedziałbym. Bo jakby tu też trzeba mieć to, to jedno na na myśli jest taka zasada, że żyjąc w świecie, w którym obowiązuje prawo oko za oko, żylibyśmy obecnie w świecie pełnym ślepców, z wszyscy mieliby wydłubane oczy, no bo każdy by każdemu odpłacał. I to nie o to w tym chodzi. Jakby tutaj bardziej zależy mi na takich ideałach synergii, gdzie współpracuje się i tworzy się Dzięki tej współpracy więcej. Synergia, czyli to, że 2 plus 2 równa się 4, matematycznie jest ok, ale jeśli dodamy do tego efekt synergii, czyli dwie osoby potrafią zrobić więcej niż każda jedna oddzielnie, no to 2 plus 2 równa się 5 według zasad synergii. No i kolejna rzecz, trzecia to mi klasę i traktuj ludzi lepiej, niż oni ciebie traktują. Po prostu, bo nigdy nie wiesz do końca. Jak się wszystko obróci, może być tak, że ktoś potraktował cię niefajnie, ty potraktujesz go z klasą i moneta się odwróci, nagle masz dobrego znajomego, dobrą osobę. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, jest taka, że bardzo często ludzie mylą szacunek z pieniędzmi. To znaczy w momencie, gdy mają komuś płacone, no to wymagają, żeby ich szanować jako szefów, jako jako zlecenie dawców i tak dalej. Pensja nie jest szacunkiem. To, że ktoś ma za coś płacone, nie znaczy, że można na tę osobę najeżdżać, można z tej osoby tej osobie jakieś przykrości robić. Czyli inne osoby zasługują na to, żeby traktować je z szacunkiem. I teraz jeszcze jest taka bonusowa, bonusowa rzecz. Ty też zasługujesz na to, żeby traktować siebie z szacunkiem, dlatego za każdym razem, jak Yy, odczuwasz jakieś emocje, to taki bonusowy, jakby dygresja, troszeczkę, to daj sobie odczuć te negatywne emocje. Nie maskuj ich niczym, yy, daj im pobyć, daj im się wyszumieć. To taka, taka mała rzecz. Czyli traktuj też siebie z szacunkiem. Piąte pozytywne przekonanie: potrafię śmiać się z samego siebie. Dlaczego to jest bardzo istotne? I co to znaczy, potrafię śmiać się z samego siebie? Mieć do siebie dystans. W momencie, gdy ktoś cię krytykuje, ty nie stawiaj oporu tej krytyce. To, że ktoś ma to, że ktoś ma jakieś zdanie, no to jak w tym, jak w The Big Lebowski, no to stary, to jest tylko twoja opinia. No to, to tylko jest twoja opinia. Nie, nie wszystkie opinie są faktami. Ludzie bardzo często mylą opinie z faktami. Opinia nie zawsze jest faktem. Opinia jest po prostu opinią, jest jakimś tam punktem widzenia. Ale. Jeśli ktoś posiada taką opinię na twój temat, no to teraz pytanie, skąd on ją wykoncypował? Skąd ta osoba wzięła tą opinię na nasz temat? No i tutaj teorii możemy mnożyć i oczywiście dobrze by było wiedzieć, skąd ta osoba ma takie przemyślenia na twój temat. Dlatego miej do siebie dystans, przyjmuj i wyciągaj wnioski z krytyki, wrzuć na luz, jakby nie walcz z tą krytyką, bo kolejna rzecz, nikt nie jest idealny. No i nie myl tych opinii z faktami. I co kolejna rzecz, to jest bardzo, bardzo ważne, że potrafię śmiać się z samego siebie i mieć ten luz, nie angażuj się emocjonalnie w tematy, które znasz tylko pobieżnie. Bo to jest bardzo istotne. Jakby yy, interesujesz się, wdajesz się w jakieś dyskusje na Facebooku i interesujesz się powiedzmy nie wiem, zagadnieniami związanymi z, z jakąś współczesną medycyną, z nie wiem, ze szczepieniami i, i wierzę o tym, że na przykład są szarlatani, którzy, którzy i, sprzedają swoje cudowne środki i jeszcze mówią innym ludziom, żeby się nie szczepili i tak dalej. I powiedzmy, że znasz się na tym e, tak sobie, ale powiedzmy na tyle dobrze, że, że wiesz, że to, co oni robią jest złe, no ale angażujesz się w to emocjonalnie i... Okazuje się brak szacunku dla siebie, brak dystansu do siebie i tak dalej. Nie potrafisz też śmiać się z własnej niewiedzy do pewnego stopnia. Więc jakby wrzuć na luz, w wielu kwestiach możesz rzucić na luz, to jest bardzo pozytywne przekonanie, czyli potrafię śmiać się z samego siebie. Piąte. Szóste pozytywne przekonanie. Dam radę. Ten Jacek Walkiewicz miał w swojej mowie na TEDxie właśnie ten taki fragment, że dam radę, a jak nie dam rady? No to się podniosę i, i będę szedł. Jak upadnę yy, i się nie będę mógł podnieść, to sobie poleżę. Ale za każdym razem coś zrobię. Mam jakiś pomysł na daną sytuację. Mam pomysł na to, jak się zaadaptować do nowej, do nowej sytuacji. Dam radę. Zawsze coś wymyślisz. Zawsze. Nie jest tak w życiu, że yy, są... że dychotomia. Albo, że nie ma żadnego wyjścia. Dychotomia, czyli, że są tylko dwie możliwe ścieżki. No nie? No w zasadzie na zasadzie, że albo idę do tej pracy, której nienawidzę, albo nie wiem, zabiję się. Okej, okay, dobra, bardzo radykalny przykład, ale, ale takie przykłady zdarzają się też w komentarzach. I one są ciężkie. Mówiąc szczerze, są bardzo ciężkie. Ja nawet uczciwie mówiąc, zastanawiam się czasem, czy, czy w jaki sposób mógłbym w ogóle zareagować w sytuacji, w której ktoś pisze, nie wiem, na żarty, nie na żarty, w ramach prowokacji tego typu komentarz, no, ale to już dygresja. Natomiast. Pamiętaj, że zawsze coś wymyślisz. Jak popatrzysz się na swoje doświadczenia wstecz, no okej, okay, dobra, jak masz 16 lat, no to tam 17, a możesz tego słuchać, to nie masz zbyt wielu doświadczeń. Ale nawet wtedy są rzeczy w Twojej przeszłości, które wydawały Ci się bez wyjścia, a jednak się jakoś rozwiązały. Jakoś, no i oczywiście zawsze dobrze jest mieć plan i tak dalej, ale jak masz tych lat 30 i miałeś już kilka sytuacji w swoich życiu, gdzie byłeś postawiony no, w bardzo podbrankowej sytuacji, w bardzo podbrankowym yy, miejscu i wydawało się, że nie ma wyjścia, okazało się, że było wyjście i to było wyjście, którego nie spodziewałeś się bardzo często. To jest takie trochę działanie bez planu, ale nawet jak działasz bez planu, zaufaj, że zawsze dasz jakoś radę, coś wymyślisz. No i yy, żeby mieć lepsze plany i lepszą perspektywę na tą, na tą ideę, próbuj wielu rzeczy. Im, Im więcej rzeczy próbujesz, tym większe kompetencje masz, tym większe masz poczucie własnej wartości. To jest bardzo istotne. Próbuj wie wielu rzeczy, czyli angażuj się nie tylko w swoją pracę, czy w jakieś tam studia i tak dalej, tylko angażuj się w wiele inicjatyw, w wiele rzeczy, które cię pasjonują. No i siódme pozytywne przekonanie. Mogę kochać, jestem godzien miłości. I oczywiście brzmi to tak górnolotnie, no nie, no co to jakiś facet będzie mi tu mówił, że mogę kochać i tak dalej. No ale. Okej, okay. mamy w Polsce taki zasadniczy problem w postaci tego, że ludzie na przykład odpowiadają na komplementy yy, powodzenia, nie dziękuję. Albo odpowiadają yy, pięknie wyglądasz, a przestań. Jakby deprecjonuje się samych siebie. No i to pokazuje, że nie jesteśmy godni miłości. Zawsze odpychamy komplementy. I Okej, okay, dobra, komplementy są po, po, powierzchowne, ale one zdradzają. Te sytuacje są powierzchowne, o których mówię, ale one zdradzają takie podejście, że my zawsze odrzucamy te pozytywne rzeczy, odrzucamy komplementy, że nie jesteśmy właśnie ich godni, że nie zasłużyliśmy na nie. Mamy tam taką fałszywą, bądź też prawdziwą skromność, ale umniejszania sobie. A jakby doświadczenie pokazuje, że to, co mówisz, często koreluje z tym, co myślisz, a to, co myślisz, staje się bardzo często tym, w jaki sposób działasz. Czyli jeśli działasz w momencie, w którym stwierdzasz, że nie zasługujesz na dane uczucia, nie zasługujesz na daną, na daną miłość, no to, no to w tym momencie jest, jest problem. Yy, zatruwamy się odrobinę na własne życzenia, że tak powiem. I mogę kochać, czyli wyrażaj bardzo często swoje pozytywne odczucia wobec innych osób. Sympatię, mów, lubię cię. Nie, nie musisz mówić, że cię tam kogoś, że wszystkich kochasz. Nie? To jakby powiedzmy w języku angielskim, y, sformułowanie love ma trochę szersze, szersze konotacje niż w języku polskim. Natomiast to jest najzdrowsze podejście, które zwiększa satysfakcję z życia. Czyli przyjmuj emocje, które do ciebie schodzą, y, daj im wybrzmieć, daj im pobyć, pociesz się nimi, odpowiedz tym samym. Bo y, poza tym kultem. Efektywności, poza wieloma materiałami, choćby właśnie tym kursem prokrastynacji, gdzie próbujemy działać, gdzie próbujemy coś w sobie zmieniać. Pamiętaj, że to przekonanie, że efektywność nie jest finalnie najważniejsza, a y, miłość, relacje, budowanie tego, to jest gdzieś tam, na, na końcu oczywiście efektywność i zadowolenie z życia zawodowego, zadowolenie z samego siebie, pewność siebie, która idzie za brakiem odkładania, za brakiem prokrastynacji, za realizowaniem pewnych zadań. To są jakieś tam składowe elementy szczęścia, ale finalnie ukoronowaniem tego wszystkiego są te wszystkie emocje. Dziękuję Ci za Twój czas. No i widzimy się w następnym podcaście w piątek o 20 na kanale YouTube i na wszystkich platformach podcastowych. No i życzę Ci dobrej. Zmiany. Cześć.